Nalewki i wódki to tylko do Alojzego Ruchniewicza. Przy ulicy Pańskiej 17 znajdowała się największa na Pomorzu fabryka likierów i wódek należących właśnie do Ruchniewicza. Sam Ruchniewicz przejął fabrykę z rąk niemieckich w 1896 roku. Produkcja była ogromna. Tak znane marki jak Nastojka, Nalewka Wiśniowa, Krem Waniliowy były znane nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Oczywiście sam Alojzy Ruchniewicz nie tylko przy ulicy Pańskiej posiadał swoją fabryczkę na zapleczu, ale miał wiele różnych lokacji w mieście. Między innymi przy ulicy Groblowej, bądź też nad Wisłą. Za swoje wyroby zdobył wiele złotych, srebrnych i brązowych medali na wystawach przemysłowych. Aczkolwiek pierwszy z nich budzi pewne kontrowersje. Okazuje się, że sam Alojzy Ruchniewicz chwalił się złotym medalem na wystawie światowej w Brukseli, która odbyła się w 1897 roku. Jednakże sam zainteresowany podawał, że zdobył ten medal rok wcześniej. Miał ogromne plany, aby rozbudować swoją fabrykę. Między innymi chciał wykupić kamienicę przy ulicy Mickiewicza, jednakże monopol spirytusowy wprowadzony przez państwo zdławił jego pomysły. Należy też wspomnieć o jego działalności polonijnej. Był tak wybitnym grudziądzaninem, że otrzymał w latach 30. tytuł zaszczytnego honorowego obywatela miasta Grudziądza. Tuż obok, przy ulicy Pańskiej 15, znajdowała się kolejna fabryka. Tym razem fabryka octu Józefa Mazura. Sam Józef Mazur wykupił ją z rąk niemieckich od Otto Kessera na początku lat 20. i prowadził swój zakład do 1939 roku. Ogłaszał się w prasie i reklamie, że to jest największa fabryka octu na Pomorzu, jednakże nie możemy tego do końca zweryfikować. Był zasłużonym Polakiem w Grudziądzu. Dwukrotnym posłem na Sejm Rzeczpospolitej, został zamordowany w 1939 roku przez Niemców. Ciekawostką jest to, że przy ulicy Pańskiej było wiele zakładów przemysłowych, handlowych. Między innymi w narożnym budynku tuż za mną znajdowała się fabryka czekolady i cukierków Glocona.